Cześć, Piotr Gmerek, HDTV Polska. Jesteśmy właśnie na IEM. Dotarliśmy na bardzo fajne stoisko Acera. Jest ze mną pan Jan Trzupek z firmy Acer i dzisiaj troszeczkę posłuchamy sobie na temat 4K, dlatego że firma Acer ma sporo do zaoferowania. My ostatnio weszliśmy w monitory, ale nie tylko graficzne, jak również gamingowe i z tego co wiem, coś się fajnego wydarzyło niedawno w monitorach, prawda? Tak, to prawda. Najnowsza jakby rzecz, którą tutaj mamy na stoisku, to są właśnie monitory Predator Z35. Przede wszystkim wyróżniają się 200-hercowym odświeżaniem. Tego chyba nie ma nikt na rynku. Oprócz tego mają matrycę IPS, co w sumie w połączeniu z tymi 200 Hz jeszcze większe wrażenie robi. No cóż, wiadomo czym się IPS wyróżnia, czyli kąty widzenia, odwzorowanie barw też świetne. Jasne. Dobrze, to 200 Hz, to rozumiem, że chyba naprawdę już w tym momencie e-sportowi gracze, którzy też grają pro, no chyba już żadnego opóźnienia nie poczują. No to tak, eliminuje właściwie input lag. Przeskoczyliśmy kolejną barierę, poprzednio było 144 Hz, podkręcane do 165, teraz mamy 200. No ciężko powiedzieć, jaki będzie następny krok. Jasne. Tutaj z tyłu widzę, że mamy, bo tak, to jest zakrzywiony monitor i tutaj z tyłu widzę bardzo fajną rzecz. Można trzy jakoś razem złączyć, tak? Tak, każdy jest podłączony innym wejściem do karty graficznej, ale one mają też taką, wyróżniają się w ten sposób, że mają zakrzywienie 2000R, czyli są więcej zakrzywione niż standardowe zakrzywione monitory. Ten kąt jest znacznie większy, przez to wrażenie zanurzenia w świecie gry, takie nadużywane trochę marketingowo, tutaj faktycznie występuje, czyli gracz rozgląda się lewo, prawo i faktycznie widzi cały czas ten świat gry, w sensie nie da się tak jakby, wzrok nie opuszcza tego świata gry, nawet przy mocnym rozglądaniu się. Jasne. Dobra, ale żeby zasilić takie trzy monitory, to chyba mocny komputer jest potrzebny, prawda? Tak, tak. No my tutaj używamy Predatora G6, najnowszy procesor Intel, nawet 64 GB RAM-u DDR4, w środku dyski SSD, tam wiadomo i tak dalej, ale no i oczywiście karty graficzne, czyli konfiguracje są dowolne, od GTX 960, które wiadomo byłoby za mało, nawet po dwa Titany X połączone w trybie SLI. Aż dwa Titany X można? Można taką nawet konfigurację sobie zamówić. O, to myślę, że tutaj jak gry teraz niektóre mają odblokowane liczby klatek, to nawet w 4K na takim konfiguracji będzie można grubo pograć. Tak, myślę, że tak, że to jest wtedy nawet na przyszłość inwestycja, mimo że samo 4K dopiero się tak naprawdę zaczyna i w tej chwili więcej się mówi o tym, że za mało jakby mocy tej obliczeniowej graficznej, to w momencie zakupu takiej konfiguracji myślę, że nawet można myśleć za pewnym zapasie mocy. Okej, oprócz monitorów i komputera stacjonarnego, firma też ma do zaoferowania projektory, prawda? Bo my też siedzimy teraz w projektorach i jakiś ma nowy model, dla graczy nawet. Tak, to niedawno zaprezentowaliśmy Predator Z650, czyli nasz pierwszy gamingowy projektor. Oprócz tego rzeczywiście nawiązuje designem do reszty serii, czyli takim dość agresywnym, dość wyróżniającym się. Ma też kilka ciekawych funkcji dedykowanych właśnie specjalnie graczom, czyli specjalne tryby Game Auto, które wykrywają scenerię gry i odpowiednio dostosowują wyświetlany obraz do tego, co się dzieje właśnie na ekranie, dostarczając po prostu lepsze wrażenia wizualne przy tej samej grze tak naprawdę. Oprócz tego ma też funkcje typu 20-watowe głośniki z certyfikatem DTS. Wiadomo, nie przybije to do zestawu Surround, ale przy grze do takiej zwykłej, casualowej powiedzmy gry wystarczy. Jest też połączenie Bluetooth właśnie do przesyłania dźwięku do zewnętrznego głośnika, a to wszystko po to, żeby jak najbardziej pozbyć się kabli. Przy zastosowaniu jeszcze dodatkowego dongla tych kabli można pozbyć się całkiem. Można dokupić wireless HD i w tym momencie obraz jest wyświetlany bez żadnych lagów, w rozdzielczości Full HD, zupełnie bez kabli, czyli, a na dodatek jeszcze jest to projektor typu short throw, czyli z odległości 1,5 metra mamy te 100 cali, nie trzeba go wieszać pod sufitem. No my mamy bardzo dużo pytań o takie projektory i nie ma za wiele tak produktu na rynku, więc to będzie fajne, bo gracze mają konsolę, chcą ją podłączyć właśnie do projektora, czyli ten projektor widzę i plus jeszcze głośniki, więc tutaj dla graczy szczególnie konsolowych i chcą zobaczyć na 110-120 calach, będzie fajne rozwiązanie. Tak, tak, to prawda. No myślę, że jakby suma tych funkcji powoduje, że jest to rozwiązanie, które może śmiało konkurować z telewizorami, ze względu na to, że no wiadomo, 100-calowy telewizor na pewno ma co więcej do zaoferowania niż tylko 100 cali, ale w tym wypadku to jest relatywnie tani sposób na te 100 cali. Jasne. No dobrze, czyli dużo produktów, myślę, że część z nich będziemy niedługo testować.
No to co, my wracamy. Chyba teraz finał Counter Strike'a się odbywa, więc pędzimy tak, pędzimy zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia na fanpage'u, na forum i na naszym portalu. Trzymajcie się, cześć.